Witamy Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że już są Państwo z nami. Dzisiaj, drodzy Państwo, jak Państwo widzą, sam głos, będą nas Państwo słyszeć. Myślę, że to nawet może lepiej, będzie można się bardziej skupić na tym, co będziemy mówić. Widzę, że już osoby się schodzą. O, witajmy. Witajcie. Super. No to Panie Bogdanie, ja na koniec obiecuję puścić Państwu nowe piosenki, które dostałam od Pana Bogdana. Myślę, że muzycznie mnie się jedna podoba bardzo, tak osobiście muszę powiedzieć, że jedna jest taka w stylu poezji śpiewanej. Do mnie ona bardzo przemawia, muzycznie też przede wszystkim. Myślę, że płyta się szykuje naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Ja już się nie mogę doczekać, aż usłyszę całość, zobaczę. Szkoda, że nie może Pani włączyć kamery, bo bym pokazał, jak wygląda. No właśnie, szkoda. Mieliśmy tutaj takiego pana, to jeszcze powiem tak w ramach może ciekawostki naszej tutaj radiowej. Mieliśmy pana, który nam ustawił, żeby wszystko dobrze działało i powiedział, żeby nic więcej nie ruszać, więc nie ruszam. Także mam nadzieję, że po prostu będziemy się dobrze słyszeć, tak żeby Państwo mogli usłyszeć też odpowiedzi na te pytania, które dostałam, za które też bardzo, bardzo dziękuję. I tak, myślę, że możemy zaczynać, prawda, Panie Bogdanie? Okay. Myślę, że, bo tak mamy leciutką obsuwę, za co też przepraszam, ale jesteśmy i... Tylko takie pytanko, tak. Pani Paulino, bo jak sprawdzam sobie Facebooka i nie widzę tej transmisji na Facebooku, nie wiem, czy jej nie ma na Facebooku, bo na YouTubie znalazłem, ale na Facebooku nie widzę. Okej, okay, widzę, że ona jest, ja może, tak, ona już tutaj sprawdzam, patrzę. Tak, może jak tak zrobię. Tak, jest. Okej, widzę, że nas ogląda nawet 13 osób. To ja skopiuję. I... O, czy tutaj nie mogę, muszę się zalogować. Czego ja nie widzę tej audycji, wchodząc na Waszą stronę Radio Adam's, nie mam tak. Wie Pan co, czasami mnie też się to po prostu nie wyświetla na samej górze, ale jakby to Pan... Dobra, teraz widzę, teraz tak, już widzę, jest? Teraz już wiem. No to świetnie. Po odświeżeniu po raz trzeci dopiero się pokazało. Dobra, no to jesteśmy. To chyba mamy wszystko. Wszystko pochytane. Okej, tak, tutaj widzę, że też jest ruch w komentarzach. Bardzo się cieszę. Okej, dobra. To tak. Też mamy zapytania dzisiaj. Tak, widziałam, że też włączyła się do dyskusji pewna pani, już nie pamiętam na którym profilu, ale ktoś, pani Marzena Szubart, bardzo aktywna. To chyba właśnie tak, pani, która chyba ze Stanów Zjednoczonych. Tak, oznaczyła nas pod tym postem i pewna pani właśnie, z którą też sobie porozmawiałam, pani Matylda Lubomirska. Myślę, że fajnie, bo to jest też osoba, która niewiele wie o demokracji pryncypialnej, a no, widzę, że też tak takim bardziej krytycznym okiem patrzy. Myślę, że to też jest dobre, żeby takie osoby się włączały w dyskusję, bo też mogą zadawać fajne pytania, które mogą też rozjaśnić innym osobom, które nawet sobie nie zdają sprawy, o co by mogły zapytać. I trochę faktycznie tą dyskusję może tak brzydko powiem, rozruszać. Bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego, znaczy ja generalnie znam odpowiedź na to pytanie, ale może nie wszyscy. Dlaczego zwolennicy demokracji pryncypialnej nie proponują rozwiązania szwajcarskiego? Bo tutaj też padł przykład Szwajcarii, że jest coś podobnego, ale nie to samo. To dlaczego nie system szwajcarski? Super pytanie. To będzie trochę dłuższa odpowiedź, ale okej. Okay. Bardzo mi się to pytanie podoba, ponieważ system szwajcarski, oczywiście mówimy o demokracji bezpośredniej, która jest w Szwajcarii. Ja opowiem tak, ponieważ demokracja pryncypialna zawiera w całości te rozwiązania, które proponuje system szwajcarski demokracji bezpośredniej. Demokracja pryncypialna oczywiście jest zdecydowanie, można powiedzieć, taka XXI-wieczna, ponieważ demokracja szwajcarska polega na tym, tam jest podział na kantony tak zwane i to wygląda zupełnie, no przynajmniej biorąc pod uwagę możliwości Szwajcarii i Polski, to są zupełnie dwa różne państwa. To absolutnie nie miałoby racji bytu w naszym państwie, to musiało być całkowicie przemodernizowane. O czym mówimy? Może tak, żeby dla tych widzów, którzy nie wiedzą, na czym polega demokracja szwajcarska, ta demokracja bezpośrednia. Tam na przykład w demokracji bezpośredniej w Szwajcarii można tylko i wyłącznie, tak jak wszyscy chyba wiedzą, tymi głównymi zaletami demokracji i bezpośredniej i pryncypialnej są te tak zwane trzy takie hasła główne, czyli tak zwany WIR, czyli weto, inicjatywa, referendum. Inicjatywa w wersji szwajcarskiej to jest inicjatywa, która tylko i wyłącznie umożliwia dokonanie zmian w konstytucji. Na przestrzeni ostatnich 170 lat takich zmian w konstytucji było chyba 22, jak się nie mylę. Także tutaj sama ta chociażby już cyfra pokazuje, jak bardzo to jest niepraktyczne, ponieważ tam dokonujemy tylko zmian w konstytucji i żeby te zmiany dokonać, trzeba zebrać 100 000 podpisów w ciągu 180 dni i wtedy ewentualnie potem przechodzimy do tak zwanego głosowania dwuetapowego, czyli jest głosowanie takie ogólnoszwajcarskie, ogólnonarodowe, ale potem musi być tak jak gdyby jeszcze większość kantonów we własnych głosowaniach musi również to przegłosować. A poza tym ja nie sądzę, że nam cokolwiek by dało tylko i wyłącznie taka właśnie szwajcarskie rozwiązanie, gdzie możemy dokonywać zmian w konstytucji. Poza tym Szwajcaria jest dużo mniejszym państwem, bo liczy tylko około 9 milionów obywateli, a nie tak jak u nas prawie 40 milionów. To jest raz. A my tutaj, przynajmniej ci, którzy promują demokrację pryncypialną, są zdania, że ważna jest taka możliwość uczestniczenia we współrządzeniu państwem właśnie przez obywateli. Nie tylko na poziomie zmian konstytucji, ale chociażby na poziomie własnych dzielnic, czy własnego miasta, czy własnej gminy, województwa, ponieważ można by mnożyć takich przykładów, nawet nie chcę mi się teraz ich tutaj wyciągać, bo już chyba niejednokrotnie pokazywałem te przykłady, na przykład segregacja śmieci. Jak ktoś uzna, że nie chce segregować śmieci, bo uważa, że to jest nie w porządku, że ktoś musi komuś wykonywać za kogoś robotę, za to jeszcze płacić więcej pieniążków. No to jest nienormalne dla mnie. I na przykład ja na pewno byłbym jedną z pierwszych osób, która by zgłosiła taką inicjatywę, aby przestać segregować śmieci, ponieważ do tego są odpowiednie instytucje i tak dalej, a jeżeli ktoś chce dbać o środowisko, to niech zacznie najpierw od producentów, na przykład takich dużych koncernów jak Coca-Cola czy Pepsi-Cola, którzy tłuką te swoje wyroby w plastikach, a potem nam każą to ewentualnie segregować. To jest taka prosta rzecz, także demokracja pryncypialna różni się od szwajcarskiej tym, że tutaj będzie można składać inicjatywy wszelkiego rodzaju. Jedynym można powiedzieć, jakim motorem napędowym tego będzie to, że ludzie, którzy będą poprzez najpierw swój kod zamieszkania zgłaszać te inicjatywy, muszą uzyskać dla nich poparcie najpierw swoich, tak powiedzmy, tych współmieszkańców pod tym kodem, a potem czym będzie większe poparcie dla danego projektu, danej inicjatywy, ta inicjatywa wędruje w górę w tej hierarchii ważności, aż może stać się inicjatywą ogólnopolską, ale niekoniecznie musi być ogólnopolską. Dany temat możemy załatwić tylko na przykład w swojej dzielnicy, w swoim mieście lub w swojej gminie i to jest koniec, ona nie musi dalej wędrować. Tak więc zalety demokracji pryncypialnej w tej kwestii są absolutnie niebywałe. Druga rzecz, weto, które jest w Szwajcarii, jak ktoś ze Szwajcarów wyda jakąś decyzję, która się nie spodoba Szwajcarom, to trzeba zebrać 50 000 podpisów w ciągu, jak się nie mylę, chyba 90 dni, aby taką ustawę zawetować. No tutaj to jest jedna rzecz, ale my mamy ten projekt oparty na tej cyfrowej aplikacji demokratycznej, która po prostu jest czymś fascynującym, ponieważ my możemy, oczywiście nie chciałbym, żebyśmy korzystali z tego nagminnie i często, ale przede wszystkim ta cyfrowa aplikacja demokratyczna umożliwia nam reagowanie natychmiastowe na wszystkie złe rzeczy, które się będą wydarzały, gdzie na przykład jakieś złole będą nam podnosiły podatki nieuzasadnione, jakieś koszta rosły, albo w ogóle decyzje, których nie chcemy, by miały miejsce. Możemy za pomocą cyfrowej aplikacji demokratycznej osiągać w błyskawicznym tempie, nawet w ciągu 1 czy 2 dni. No oczywiście to jest taki wariant, jak już naprawdę zdenerwują społeczeństwo, to myślę, że w takim krótkim czasie by się to mogło realizować. Poza tym to, co się dzieje w Szwajcarii dzisiaj, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli nawet jest jakieś weto, to ci ludzie tak naprawdę, może państwo nie wiedzą, ale oni chodzą od drzwi do drzwi, pozyskują tak jak gdyby sympatyków na ewentualne weto czy inicjatywę, po prostu tak jak domokrążcy, a niejednokrotnie zbierają się na rynkach tych miast, miasteczek w Szwajcarii, tam stają gdzieś w centrum, krzyczą przez podnoszenie ręki, zbierają tych ewentualnie sympatyków lub przeciwników czegoś. No tak to wygląda, no sorry, ale to jest troszeczkę dla mnie bardzo archaiczne i taki trochę przeżytek. Jeżeli mamy dobre rozwiązanie, które wprowadza nas w zupełnie inny wymiar, w zupełny wymiar zarządzania i można powiedzieć nadzorowania zarządzającymi nasze państwo, to przecież dlaczego mamy się oglądać na Szwajcarię? Czy my jesteśmy jakimś bardziej, nie wiem, ubogim państwem, ubogim intelektualnie? My tutaj nie mamy lepszych ludzi, my tutaj nie mamy również inteligentnych osób, które mogą coś zaproponować lepszego niż Szwajcarii. Nie rozumiem dlaczego, bo to jest takie podejście, że niejednokrotnie to już spotykałem się z tym, nie tylko jeśli chodzi o demokrację tam bezpośrednio czy pryncypialną, ale w wielu innych dziedzinach za każdym razem jak coś się dzieje, to ktoś patrzy albo spogląda na inne państwa, na inne narody, abyśmy ewentualnie z nich kopiowali. A może najwyższy czas zmienić to. Niech teraz inne narody przyglądają się, jak tutaj my potrafimy rozwiązać nasze problemy, a może i również ich problemy i niech zaczną do jasnego grzyba w końcu od nas to kopiować. Niech nam tak naprawdę się przyglądają i niech chwalą to, co my w Polsce potrafimy wymyśleć, a nie tylko i wyłącznie my za każdym razem musimy patrzeć na kogoś, na Szwajcarię, na Niemcy, na Stany Zjednoczone, na Austrię, na Australię, na Rosję i tak dalej. My naprawdę mamy inteligentnych ludzi i nie musimy koniecznie cały czas patrzeć na inne państwa i kopiować to, co oni robią. My po prostu też mamy mądrych ludzi, którzy potrafią coś wymyślić. I między innymi uważam, że takim człowiekiem jest właśnie Daniel Jabłoński, który zaproponował te rozwiązania demokracji pryncypialnej. Tak więc ja nie rozumiem, dlaczego mamy się akurat odnosić do tego takiego uwstecznionego już systemu, mając rozwiązania, które idą dużo, dużo dalej. Ja w ogóle myślę, że Szwajcarzy, przyjdzie taki czas, że Szwajcarzy jak już się zapoznają, a może ktoś tam też, a mamy takie tam już grupy z tego co wiem, w Szwajcarii również są grupy, którzy promują demokrację pryncypialną. Ja myślę, że jak Szwajcarzy zobaczą te rozwiązania i zobaczą tą aplikację, no to dla nich to będzie po prostu, to oni pierwsi w to powinni wejść, bo już znają zalety demokracji pryncypialnej, tak więc demokracji bezpośredniej. Także demokracja pryncypialna im tylko i wyłącznie ułatwi to, co już mają i znają i szanują i uważają, że jest słuszne, ponieważ tam nie ma niczego, czego nie ma w Szwajcarii. Jest dokładnie wszystkie te zalety, tylko że to jest bardziej funkcjonalne i pięknie spięte w jeden wielki system polityczny, który po prostu oddaje władzę ludziom. Tyle na ten temat z mojej strony, jeśli chodzi o różnicę między demokracją pryncypialną a demokracją bezpośrednią. Jest tego mnóstwo jeszcze, a to są główne zalety i myślę, że każdy, który chyba widzi i rozumie to, to dostrzega no, mega przewagę. To tak jakby porównywać lampę naftową do oświetleń dzisiejszego, która jest, to jest po prostu taka wielka różnica. Tam niczego nie brakuje w demokracji pryncypialnej od tego, co jest w demokracji bezpośredniej. Dokładnie, ja się z panem zgadzam, że tutaj w Polsce mamy naprawdę mądrych, inteligentnych ludzi, którzy rzeczywiście potrafią coś stworzyć takiego innowacyjnego i faktycznie i niestety często ci ludzie są blokowani, tak jak teraz przy projekcie demokracji pryncypialnej też są uciszani. I właśnie pan już też odpowiedział na kolejne pytanie pani, z którą rozmawiałam, że kto jest głównym autorem projektu. Z tym, że no to już się pojawiało u nas bodajże w pierwszej naszej rozmowie. kto jest autorem, bo to też było moje pytanie pierwsze. Młody człowiek, 30-letni, tak. młody człowiek, także naprawdę tutaj chyba nieważne jest, kto jest autorem, tylko ważne jest, aby się z tym projektem zapoznać, przeczytać go. I ja zawsze też apeluję do widzów i do słuchaczy, aby po prostu, jeżeli ktoś chce jakieś, nie wiem, znaleźć rzeczywiście niuanse albo jakieś mankamenty, jakieś wady tego systemu, to je po prostu szukajcie, bo my, ja czy Daniel Jabłoński naprawdę czekamy na takie właśnie uwagi, bo jeżeli one są, no to warto by je było załatać i te dziury gdzieś tam po prostu zlikwidować, ale problem polega na tym, że od 5 lat nikt takiego czegoś nie potrafi znaleźć, ale może się komuś uda. Tak więc no, słuchajcie, słuchacze nasi drodzy, szukajcie mankamentów i ewentualnych, słuchajcie, luk w demokracji pryncypialnej, a na pewno się przyczynicie do tego, że ten projekt stanie się jeszcze lepszy. Otóż to. Rozmowy czy burze mózgów zawsze są potrzebne i niekiedy rzeczywiście może wyjść coś na wierzch, co można poprawić. Także bardzo mnie też ucieszył ten głos taki bardziej krytyczny, z którego może jeszcze pani się udzieli, zada jakieś więcej pytań, które pomogą może coś więcej też naświetlić. Super. Też dostałam właśnie fajne pytanie w związku z osobami nieprzekonanymi właśnie. Co można przekazać w taki krótki sposób i jakich argumentów użyć w rozmowie, żeby przekonać, czy może spróbować przekonać, jakoś nakierować rozmówcę na demokrację pryncypialną? To tak, mówimy po prostu o takich ludziach gdzieś tam, tak z biegu, z marszu, rozumiem, tak? Tak, też zrozumiałam. To jest, no, mnóstwo takich audycji prowadziłem, także to nie jest żaden problem. Oczywiście tutaj można posługiwać się, co dla kogoś, bo inaczej, dla mnie są pewne aspekty, które ja uważam, że są ważne, ale to niekoniecznie w rozmowach z innymi ludźmi dla innych mogą być ważne. Powinniśmy ewentualnie w próbie przekonywania, albo może uświadamiania, może przekonywanie to jest złe sformułowanie. Wydaje mi się, że ludzie nie powinni być przekonywani, tylko po prostu sami powinni dostrzec zalety tego systemu. Uważam, dla mnie na przykład jest bardzo ważne to, że zmienia się całkowicie układ odpowiedzialności i dyscypliny, można powiedzieć, politycznej, ponieważ obecnie w tych tak zwanych demokracjach parlamentarnych, czy to w Polsce, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, po wyborach, przynajmniej u nas, te wszystkie głosy, które były oddane na poszczególnych polityków po zatwierdzeniu i po stwierdzeniu ważności wyborów przez te organy nadzorujące, po prostu te głosy są niszczone, nie ma śladu po tym, nie możemy tak naprawdę nic zrobić, no chyba że będziemy mieli jakieś, nie wiem, podstawy, żeby kogoś oddać do sądu, wyciągnąć jakieś wyroki, no oczywiście to się nie dzieje i to są sporadyczne sytuacje. W demokracji pryncypialnej tak po prostu nie jest. W demokracji pryncypialnej, to jest główna moim zdaniem zaleta, jest to, że my możemy przez cały okres wybrania kogokolwiek na jakiekolwiek stanowisko, możemy cały czas sprawować pieczę nad tą osobą, czy to jest radny w mieście, czy to jest burmistrz, czy to jest wójt, prezydent, czy to jest poseł, czy senator, czy prezydent państwa. Mamy cały czas możliwość oddziaływania na niego, jeżeli zauważymy, że coś on robi niekoniecznie, co by się nam ewentualnie podobało, możemy cofnąć mu poparcie, możemy tego człowieka usunąć. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, dlatego wyskoczyliśmy też tutaj, jeśli chodzi o Polskę, taką kampanią billboardowo-plakatową, zawiódł cię polityk, zwolnij go. To ma po prostu przyciągnąć tak naprawdę no, mieszkańców, Polaków do zainteresowania się tym projektem, bo wiemy, że dzisiaj niestety, dzisiaj, właściwie to od samego początku, od 1989 roku w Polsce ludzie nie głosują za czymś. Nie wiem, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo nigdy tego nie śledziłem aż tak bardzo dokładnie, jeśli chodzi o wybory, ale u nas tutaj w państwie polskim ludzie zazwyczaj głosują przeciwko komuś. To jest niestety bardzo przykre i to niestety doprowadziło po 35 latach Polskę do takiego momentu, bo słuchajcie Państwo, nasi drodzy słuchacze, no nie może tak być, że my cały czas tylko kogoś nie lubimy i w związku z tym wybieramy kogoś, kogo mniej nie lubimy. Mniejsze no zło, tak zwane. Ja bardzo tego nie lubię. Tak. Mniejsze zło. Tak. A tutaj przede wszystkim będziemy wybierali coś. Będziemy kogoś, a przede wszystkim wybieramy naszego przedstawiciela do zarządzania w naszym imieniu, naszym państwem. I przede wszystkim nie pozbywamy się tej najważniejszej rzeczy, czyli tych wszystkich mechanizmów, które go dyscyplinują. To, że jak on będzie, nie wiem, wydawał nadmiar pieniędzy, które uważamy, że robi niesłusznie, mamy możliwość go dyscyplinowania. To, że on będzie podejmował decyzje niezgodne z naszymi oczekiwaniami, mamy możliwość go dyscyplinowania z odwołaniem włącznie przez cały okres trwania kadencji. No ja powiem szczerze, że to jest dla mnie akurat największy argument, ale mogą być inne argumenty. Przede wszystkim kolejny argument, który moim zdaniem powinien być wyciągany w takich pierwszych rozmowach, to jest zmiana ordynacji wyborczej. Dzisiaj do tych wszystkich urzędów, na te stanowiska posłów, senatorów, pchają się tylko i wyłącznie partie polityczne i to one decydują, kto dostanie tak zwane miejsca biorące na listach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to my będziemy wybierać ludzi na kandydatów, na listy, to my będziemy tak naprawdę mogli się nawet zgłosić na te listy. Ludzie, którzy będą sami wybierali ludzi, którzy chcą, żeby ich reprezentowali. To jest tak wyjątkowa, słuchajcie, moim zdaniem historia, to jest tak wyjątkowa sytuacja, bo od tego się wszystko, można powiedzieć, zaczęło i zaczęło się od tego wszystko psuć, bo to oni sobie dali prawo, czyli jakieś tam egzekutywy partyjne, jakieś właśnie takie osoby, które są w tych organizacjach, to one bardzo często pod pewnymi warunkami dają te tak zwane miejsca biorące. I tutaj się nie liczy żaden elektorat, tutaj się nie liczy żaden wyborca. Liczy się to, jak oni będą ewentualnie później współpracowali ze swoją partią polityczną, czy będą, nie wiem, czy partia się czasami obawia, że oni zmienią barwy partyjne, co się też niejednokrotnie dzieje, zabezpieczają się, mają tak zwane haki, robią wszystko tylko i wyłącznie, żeby zachować swoją, tutaj można powiedzieć, tą przewagę, czy tą swoją liczebność w mandatach w Sejmie. Tutaj nie będzie miało to żadnego znaczenia. Wszyscy, którzy będą wybrani na poszczególne stanowiska, będą musieli działać zgodnie z wolą swoich wyborców, bo to oni będą mieli właśnie ten paralizator, tak jak niejednokrotnie mówię, ten bat, będą mieli po prostu te wszystkie mechanizmy w ręku, aby ich dyscyplinować. Tak to powinno wyglądać i to jest sprawiedliwy i prawdziwy, tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć demokratyczny ustrój, gdzie to ludzie suwereni mają cały czas kontrolę nad politykami. Ja wiem, że ludzie dzisiaj jak słuchają tego, to patrzą albo postrzegają to jaką fajną fantazję i fajną bajkę, ale to nie jest bajka, to jest kwestia uwierzenia i kwestia przeczytania projektu Demokracji Pryncypialnej. Znajdziecie go na stronie demokracjapryncypialna.org lub na stronie siewcyprawdy.tv w zakładce Demokracja Pryncypialna, bo od tego się powinno zacząć. Jeżeli mamy jakiekolwiek dyskusje prowadzić na temat demokracji pryncypialnej, to każda osoba, która chce o coś zapytać, powinna się z tym projektem zapoznać, bo zapoznanie się z tym projektem praktycznie przypuszczam, że zlikwidowałaby większość pytań. Tak więc ja myślę, że nie tylko ja, ale również pani Paulino będzie też namawiała do tego, aby ludzie się z tym projektem zapoznali. Jest to góra 30, słuchajcie, stron, tak. Z tego jakieś 10, to są może wykresy i jakieś tam schematy. Także to jest 15 minut czytania, słuchajcie. I naprawdę większość ludzi, która przeczytała ten materiał, powiedziała, że to jest genialne. I tyle, tutaj taka moja odpowiedź na ten temat, że demokracja pryncypialna jest po prostu genialna. Ja jeszcze dodam, że nie tylko osoby, które czytały, ale sam dawałem je bardzo znanym prawnikom do przeczytania i usłyszałem również to samo, że to jest genialne i że prawnicy powiedzieli, ci bardzo znani naprawdę, powiedzieli, że to może być tak naprawdę kiedyś przyczynkiem albo taką podstawą do tego, aby to było to było podstawą polskiej, nowej polskiej konstytucji. Tak, dokładnie. O konstytucję też chciałam zapytać, bo nawet ktoś zadał pytanie, bo z tego, co się orientuję, żeby wprowadzić nowy system polityczny, tak, to trzeba zmienić konstytucję. I właśnie, ktoś zapytał, w jaki sposób macie państwo zamiar przeprowadzić zmianę ustroju w Polsce? No i to już znowuż to samo pytanie. No dobrze, mamy nowych widzów, którzy nie słuchali. Tak. Będziemy tutaj powtarzać się w nieskończoność. Może, ale to jest potrzebne, a inni sobie też to ewentualnie przypomną. I nie będzie potem już tych pytań. Może być tak, jak już taki moment przyjdzie, że nie będzie się ktoś pytał, jak to zrobić, to będzie naprawdę fantastyczna rzecz. Znaczy, że wszyscy zrozumieli. Słuchajcie, no ja oczywiście zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy już teraz, można powiedzieć, zniewoleni przez dziesiątki lat indoktrynacji. Oczywiście tutaj wszyscy ci, których nazywamy globalistami, mają wszelkie narzędzia, aby nas po prostu tutaj indoktrynować i pokazywać nam jedną słuszną prawdę. I również to nie będzie takie proste, aby zmienić obecny system demokracji parlamentarnej w Polsce na demokrację pryncypialną, ale trzeba podjąć po prostu kolejne takie proste kroki, które nas do tego będą przybliżały. Tutaj są różne metody. Ja jestem zwolennikiem tego, aby po prostu oprzeć się na tym, co dzisiaj znamy. Oprzeć się to, co dzisiaj znamy, czyli na tym systemie tej demokracji parlamentarnej. Czyli musimy zbudować, ja to nazwałem wielkim, dużym ruchem społecznym, który będzie właśnie promował, będzie lobbował, takie niefajne słowo, ale niech będzie lobbował właśnie za tymi rozwiązaniami. I czym więcej ludzi po prostu zapozna się z tym projektem, jestem przekonany, że będą również chcieli, aby te zmiany nastąpiły. I po prostu najpierw, to jest ta moja wersja, najpierw trzeba zbudować silne 41 okręgów wyborczych, bo tak to w Polsce wygląda. W Polsce wybory do Sejmu chociażby obejmują 41 okręgów, czyli trzeba zbudować silne 41 okręgów. Tam oczywiście ludzie, którzy będą je budowali, będą się również dokształcali, będą zdobywali wiedzę, będą zdobywali doświadczenie również w przekazywaniu tej wiedzy na temat demokracji pryncypialnej. Potem kolejnym etapem to jest oczywiście w tych 41 okręgach spotkania z mieszkańcami tych okręgów. Każdy okręg to zazwyczaj jest kilkanaście miast. W tych miastach powinniśmy zrobić wtedy spotkania z mieszkańcami tych miast. Tam na przykład ja, czy Daniel Jabłoński, czy mnóstwo innych ludzi, którzy będzie już oczywiście czuło się na siłach, będzie te spotkania z mieszkańcami prowadziło, będzie pokazywało im te walory, będzie pokazywało im, na czym polega demokracja pryncypialna. No i oczywiście potem, jak już przyjdzie ten magiczny czas wyborów, będziemy jako właśnie ten ruch społeczny rejestrować tak zwany komitet wyborczy wyborców. No i za pomocą tego komitetu wyborczego wyborców będziemy wystawiali w tych 41 okręgach po prostu własnych kandydatów, którzy będą mieli, i to będzie może tutaj zaskoczeniem dla widzów, tylko jeden punkt programowy. Nie będziemy mówić, że będziemy tutaj pomagać emerytom, nie będziemy tutaj mówić, że będziemy pomagać jakimś przedsiębiorcom. Mamy jeden tak naprawdę punkt. Zmiana systemu na demokrację pryncypialną. Ponieważ uważam, że te wszystkie obietnice, które dzisiaj i słusznie może składają wielcy ludzie, którzy zakładają różnego rodzaju partie polityczne, jakieś inne stowarzyszenia, jakieś inne ruchy. Mają fantastyczne programy i fantastyczne oczywiście obietnice, ale bez tej zmiany systemu to wszystko, te wszystkie programy są tylko i wyłącznie obietnicą. One nie są do zrealizowania, dopóki nie będziemy mieli narzędzi, aby je wprowadzić. Tak więc chciałbym, żebyśmy my tutaj, jako ten wielki ruch społeczny, miał tylko jeden tak naprawdę cel. Zmiana systemu. To w ogóle, ja wiem, że ktoś, kto jest niezorientowany, może tego nie zrozumieć, ale demokracja pryncypialna i ten cały moduł inicjatywy polega na tym, że program nie będą tak jak dzisiaj programu kształtowały i proponowały partie polityczne czy jakiekolwiek organizacje, tylko program będzie wynikał z tego, czego oczekują obywatele. To właśnie dzięki inicjatywom pojawi się hierarchia tak naprawdę ważnych spraw, czyli tak zwanych pryncypiów, i będziemy je po prostu w kategorii od tych najważniejszych do mniej ważnych, jako ci, którzy będą reprezentantami naszymi, chociażby w Sejmie, realizować. To zupełnie jest inne podejście do polityki. Ja myślę, że ludzie mają z tym naprawdę problem, aby to w ogóle zrozumieć, ale myślę, że z czasem to się po prostu uda. Kwestia edukacji, kwestia po prostu świadomości. Dzisiaj ta świadomość jest poruszona absolutnie, bardzo minimalnym, można powiedzieć, poziomie. Ludzie tylko widzą, że ktoś jest zły, plują na niego na prawo i lewo, wiedzą, że tylko i wyłącznie partie były i tylko i wyłącznie szukają i cały czas błądzą, tak jak te chomiki w tych klatkach, na tym kółeczku w kółko się kręcą i nie są w stanie z tego kółka po prostu w żaden sposób wyskoczyć z tej takiej zabawki dla chomików czy dla jakichś tam świnek morskich i tak to po prostu wygląda. Tak więc tu jest absolutna odmiana tego i to, jak dotrze do ludzi, jak ludzie to po prostu zrozumieją, to wtedy będzie coś absolutnie fantastycznego i nie musimy mieć żadnego programu. Po prostu jak zmienimy system i damy ludziom możliwość decydowania, to ten program się sam stworzy. Ten program będą ludzie tworzyć. Oczywiście będzie tak jak to jest zapisane w demokracji pryncypialnej, jest Trybunał Koronny, który potem będzie musiał oczywiście te wszystkie inicjatywy, te postulaty i te pomysły przekuwać w konkretne ustawy. to też nie jest tak, jak się komuś by wydawało, bo też takie głosy słyszałem, że oni wszystko wywalą. Nie da się państwa, słuchajcie, zrobić w ten sposób, że wywalimy wszystkich i wywalimy jeszcze wszystkie ustawy. No to byłby totalna anarchia i współczuję tylko takim komuś, kto ma takie poronione pomysły w głowach. Musimy to robić sukcesywnie. Musimy to robić po prostu na zasadzie, jest jakaś ustawa, która nam się nie podoba, to musimy w zamian za tą ustawę zaproponować inną ustawę, która tamtą zmodyfikuje i poprawi, a nie możemy wyrzucić wszystkiego do kosza, bo komuś się tak podoba. Tak to nie funkcjonuje, ale demokracja pryncypialna po prostu nam to wszystko absolutnie umożliwia i myślę, że to jest jedna rzecz, to jest ta część i teraz pójdę jeszcze dalej, bo to pytanie było, jak to wdrożyć, czyli wystawiamy masę ludzi, robimy te promocje. No oczywiście liczymy na to, że Polacy to zrozumieją. Jeżeli by się nam w ten sposób udało ewentualnie kilkunastu lub kilkudziesięciu posłów w porywach do tego Sejmu wprowadzić, to ja oczywiście tutaj jako szachista mam kolejny plan. Wtedy dopiero zmieniamy tak naprawdę, można powiedzieć, siłę rażenia, ponieważ wtedy mamy posłów, gdzie będą zapraszani do różnego rodzaju debat, w różnego rodzaju programach telewizyjnych, programach radiowych. No i oczywiście będziemy robić to samo, co do tej pory robimy, tylko na innym poziomie, na poziomie ogólnopolskim w mediach mainstreamowych, bo dla nich, ich zadaniem jako tych posłów nie będzie zmiana konstytucji, bo będzie nas za mało, nigdy nie będziemy mieć tej większości, ale wtedy poprzez to, że oni będą tymi posłami i będą mieć możliwość występowania w mediach mainstreamowych, robimy dokładnie to samo, co robimy teraz na YouTubach, Facebookach, Rumble i tak dalej, tylko zrobimy to poprzez media, no bo oni tam będą zapraszani i wtedy jest szansa dotarcia do znacznie większej ilości z tymi informacjami do Polaków i to jest dla mnie kolejny przełom i dopiero przepraszam, trochę to długo trwało, to wyglądałoby tak, że dopiero przy następnych wyborach będziemy w stanie osiągnąć większość. Ale no, ja oceniam to realnie, nie jestem fantastą i uważam, że takie podejście jest jak najbardziej słuszne. Fantaści oczywiście uważają, że jakąś rewolucję zrobią, że jakimś magicznym sposobem wszystko szybko załatwią. To jest po prostu nierealne. Za długo to było tutaj nam wdrażane w życie, abyśmy to załatwili sobie w ciągu jednych wyborów. To jest jedna droga, ale jest inna droga. Jak już będziemy mieć cyfrową aplikację demokratyczną, uważam, i to jest taka droga słuszna, bo to droga, którą też proponuje Daniel Jabłoński, abyśmy zaszczepili demokracją pryncypialną poszczególne miasta, takie, które się zgodzą na pilotażowe wprowadzenie tego rozwiązania. Nie na terenie kraju, ale na terenie miasta, jakiejś gminy, po to, żeby ci mieszkańcy tego miasta mogli już korzystać z walorów i zalet tego systemu, co spowoduje, wiadomo, że dzisiaj takie miasto to nie jest jakaś oaza, gdzie są wszyscy gdzieś odizolowani, tylko do tego miasta przyjeżdżają mieszkańcy innych miast, ościennych miast i tak dalej. I jeżeli udałoby się, a mamy przynajmniej takie 2 lub 3 takie miejsca, gdzie demokracja pryncypialna mogłaby zostać zamontowana w tych miastach, no to jest szansa, że te ościenne miasta, jak zobaczą, że to funkcjonuje, że im się to, że to się mieszkańcom danego miasta podoba, no to będą również jakby parli na to, żeby ich władze również to zamontowały. Bo przypominam też, że demokracja pryncypialna umożliwia na przykład kontrolę przetargów w danym mieście, umożliwia decydowanie mieszkańców o tym, na co chcą, żeby ich pieniądze były wydawane, czy to ma być jakiś, nie wiem, ewentualnie plac zabaw, czy jakaś kolejna ścieżka rowerowa, to po prostu będą się o tym mogli wypowiedzieć mieszkańcy. Mieszkańcy również będą mogli w razie czego no, usuwać tych posłów. Może w tym pilotażowym wariancie nie będzie to możliwe, no bo to będzie musiało być zrobione powiedzmy tak odgórnie i z decydującą mocą. W każdym razie będą mogli z wielu walorów demokracji pryncypialnej korzystać, co uważam, że bardzo szybko się przyczyni do popularyzacji tego rozwiązania i dużo osób będzie oczywiście chciało to mieć u siebie i o to chodzi właśnie, żeby potem poprzez też presję taką społeczną wymuszać pewne zachowania na ludziach, którzy de facto, nie wiem, dzisiaj uważają, że oni o czymś decydują, a prawda jest taka, że oczywiście tak jest, ale powinno to się zmienić i o wszystkim powinni decydować ludzie, a nie jacyś pseudopolitycy czy ludzie, którzy zostali przez nas wybrani, bo zawsze powinna decydować większość, tutaj w tym przypadku oczywiście ta większość bezprogowa. Tak więc uważam, że to są takie 2 główne momenty, bo jak to się rozleje od dołu, a jednocześnie będziemy mieć możliwość promowania tego od góry, no to może spotkamy się gdzieś w środku z realizacją tego i takie są plany. No, nie wiem, czy dobrze jest mówić tutaj, bo wrogowie na pewno będą nas słuchali i robili wszystko, aby nam tutaj utrudniać te te nasze, powiedzmy, pomysły, ale no cóż, ja uważam, że my idziemy w stronę prawdy i nie mamy nic do ukrycia, dlatego czym więcej no, będziemy o tym mówić, a ludzie będą tak naprawdę rozumieć ten przekaz, jest szansa na to, że po jakimś czasie będziemy tam, gdzie powinniśmy być, ale ja wiem jedną rzecz, to jest naprawdę ciężka i długa praca, czego niektórzy nie oczekują, bo niektórzy nie rozumieją, bo oni chcieliby wszystko tu, teraz i naraz już i tak to nie działa, Także czym więcej ludzi się w to zaangażuje, tym też szybsze będą postępy, nie? Tak, dokładnie. Właśnie, ja sobie też zdaję sprawę z tego, bo też trochę w tej polityce działam, troszeczkę, no nie czuję się jakimś ekspertem, ale trochę wiem na ten temat, jak to wygląda. No i zdaję sobie sprawę, że to nie można zrobić wszystkiego od razu. I rzeczywiście pana podejście, znaczy podejście też innych osób, bo tu rozumiem, że to nie jest pana jakaś jedyna koncepcja, ale właśnie to podejście takie no realne, po prostu bez takiego utopijnego myślenia, jak tam też w paru przypadkach widziałam, że osoby mówią, że to jest utopia, że to nie ma racji bytu, że to jest jakieś marzenie nie do spełnienia, ale to wszystko, co pan mówi, jest realne. No jeżeli ktoś pomyśli logicznie, to rzeczywiście no jest to do zrobienia faktycznie. Oddolnie, bo wiadomo, od góry ci, co są teraz na górze, no to łatwo się domyślić, że no raczej no na pewno będą przeciwko, no bo wtedy się skończy ich stołek, przyklejenie no do właśnie, tego stołka. Właśnie, ja może pani powiem, dlaczego tak jest, że ta góra nam nie pomaga? Dlaczego jest tak, że nawet jeżeli ostatnio słyszałem takie teksty przez paru polityków, szczególnie z Kukiza 15, dlaczego oni tylko i wyłącznie chcą, abyśmy się mogli bawić w ten pomysł tutaj, czy ten ewentualny system gdzieś w tych takich, powiedzmy, w tej przestrzeni samorządowej? Pytam się dlaczego, bo bardzo często gdzieś tam słyszę takie wypowiedzi, że to jest okej, ale niech to będzie tylko i wyłącznie w samorządach. Bo co? Dlaczego w samorządach? Bo co, bo oni się boją, bo oni są przyspawani do tych krzeseł i uważają, że jak ten system będzie ogólnopolski, to co? To wtedy, tak jak pani powiedziała, wtedy oni najprawdopodobniej znikną z tej areny politycznej. I jestem tak właściwie przekonany, że może nie za pierwszą kadencją, ale w drugiej kadencji oni wszyscy po prostu znikną. Nikt już nie będzie ich chciał, bo wszyscy ich tak naprawdę mają dosyć i to od prawa do lewa. Wszyscy mają dosyć tych polityków, a jeżeli będą ludzie sobie wybierali swoich, którzy po prostu wykazali się czymś, chociażby w ich miastach, w ich dzielnicach, no to mają, jeszcze będą mieć na nich tak naprawdę te smycze i te mechanizmy dyscyplinujące, no to przecież się wszystko zmieni. Słuchajcie, to jest takie proste, tylko trzeba po prostu podążyć za wyobraźnią. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ktoś mówi, że utopia, ale ma jakieś argumenty, że to jest utopia? Utopia to jest tylko dlatego, że ludzie się w to nie chcą angażować. Utopia jest to, że ludzie wierzą, że jakiś PiS, PO, czy ktokolwiek inny, który ewentualnie zamieni dzisiejszą władzę, cokolwiek zmieni, bo to jest utopia, bo ludzie popełniają dokładnie ten sam błąd od 35 lat, głosując na jednych lub na drugich, lub ewentualnie jak z jakąś przystawką, i 35 lat popełniają ten sam błąd i mam wrażenie, że nikt tego kompletnie nie widzi. I że gwarantuję pani teraz, pani Paulino, że teraz, bo teraz są totalne gromy, można powiedzieć, i totalna tutaj, można powiedzieć, jest taka no, kompromitacja tego rządu 13 grudnia. Obiecali tyle rzeczy, nic nie robią. Po prostu jest to jeden wielki bałagan, tylko i wyłącznie, można powiedzieć, taka demontaż państwa polskiego. I pani myśli, że dzisiaj, jak gdyby przyjdzie na następne wybory, pani myśli, że tak naprawdę coś się zmieni? Oni widzą, że tak naprawdę ten Donald Tusk i jego ekipa jest taka, jaka jest i zagłosują ponownie na PiS następnym razem, chociaż narzekali na PiS jeszcze przed wyborami 15 października. Czyli co, będzie skleroza, będzie jakaś amnezja, będzie jakiś Alzheimer i znowuż powrócą do tego, co było. Słuchajcie, nie zmieni się nic. Jakakolwiek partia nie przejmie władzy. Czy to będzie Konfederacja, PSL, czy Hołownia, czy ktokolwiek inny. Nic się nie zmieni. Bo aby się mogło zmienić, to my jako społeczeństwo musimy mieć możliwość kontroli tych, których wybieramy. Jeżeli tej kontroli nie ma, to się kompletnie nic nie zmieni. Bo 460 czy każdą ilość posłów, taki Rothschild, czy jakaś inna firma korporacyjna, po prostu ich albo przekupi, albo zastraszy i zawsze będą robili to, co chcą ci na górze. To tylko i wyłącznie przekazanie władzy ludziom umożliwia zatrzymanie tego szaleństwa. Jak tego ludzie nie zrozumieją, to będzie bardzo ciężko i czym prędzej to zrozumieją, tym jest większa szansa na normalność. Nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach, bo mam też oczywiście tutaj mam taką moje marzenie, żeby po Polsce do tego całego tutaj naszego ruchu pro demokracji pryncypialnej przyłączyły się kolejne narody i kolejni ludzie, którzy przecież u siebie też tą patologię widzą, czy to Słowacy, czy to Węgrzy, jakiekolwiek inne państwo, czy to Niemcy. Przecież to nie jest tak, że ludzie uważają, że te rządy są uczciwe i okej. Okay. Nie, zarówno Niemcy tak nie uważają, Hiszpanie tak nie uważają, Francuzi tak nie uważają i każde państwo praktycznie jest niezadowolone z dzisiejszego systemu politycznego w ich państwach. Dlatego mam nadzieję, że to się stanie taką iskrą, może tą właśnie iskrą z Polski, która po prostu zarazi całą Europę, a potem może i inne kontynenty w tym tutaj projekcie. Mhm. Tak, no dokładnie. Ja myślę podobnie, że właśnie ta iskra może rzeczywiście faktycznie zgodnie z przepowiednią, bo to była taka przepowiednia, już nie pamiętam od kogo ona wyszła. Chyba ojciec Klimuszko, ale nie jestem pewny. Możliwe, że tak. No, to rzeczywiście może to być właśnie to. Tak, że to od nas wyjdzie na te wszystkie kraje, które są, czy w Unii Europejskiej. Właśnie, a ciekawe co na to Unia Europejska, jak w tym temacie, czy to nie trzeba będzie najpierw zrobić jakiegoś polexitu, bo Faustyna Kowalska, tak jest, dokładnie, tak ktoś tutaj na czacie napisał, przepraszam, że tak skaczę po tematach, ale tak, Faustyna Kowalska. To moje kochanie, moja Monika napisała na czacie. No to super. My versus oni. Super. Pani Moniko, dziękuję. Tak, właśnie, a co, bo też nie pojawiło się żadne pytanie, jak my sobie to wyobrażamy, znaczy tak mówimy, będąc w Unii Europejskiej, czy są jakieś przewidywania, jak Unia Europejska może zareagować na to, że my sobie wprowadzamy taki system, czy nie będą nakładane na nas kary za brak praworządności znowu, bo jak wiemy, kiedy doszedł do władzy rząd 13 grudnia, to nagle Polska już jest praworządna. A jak coś nie pasuje, no to nie jest. Ale oczywiście, że tak. No. Ja tutaj ja jestem realistą i oczywiście gdyby nam się udało to rzeczywiście tutaj przeforsować i wprowadzić, to jak najbardziej uważam, że będzie tutaj wielkie halo i będzie tutaj, można powiedzieć, wielka wojna pomiędzy takim państwem wtedy jak Polska, czy pozostałą, no może Unia Europejska. My musimy też jasno określić, co to jest Unia Europejska, bo nie sądzę, że są to obywatele Unii Europejskiej, tylko są to za przeproszeniem, te ludzie, którzy sobie w tej Brukseli zasiadają i uważają, że to oni wszystko tak naprawdę wiedzą najlepiej i oni będą nam kreować rzeczywistość. I tutaj właśnie ten moment, oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja nawet uważam, że na 100% tak będzie. To nie jest kwestia dyskusji, że nie będzie. Na 100% tak będzie, że Unia Europejska będzie chciała wywierać presję różnego rodzaju poprzez wszystkie narzędzia, jakie mają, aby przywrócić własną praworządność, taką, którą oni uważają za stosowną, taką, którą oczywiście Spinelli im wymyślił i cały ten traktat z Ventotene, czyli oczywiście doprowadzenie do tego, że państwa stracą swoją narodowość i będą jakimś wielkim jednym spędem w Unii Europejskiej, gdzie właśnie taka pani Ursula von der Leyen czy jej podobni będą nam dyktować prawo. I to oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że z tego, że tak na pewno będzie. Z tym, że to nie powinno określać, co mamy działać, albo jakie mamy ewentualnie przedsięwziąć ruchy, bo albo będziemy walczyć o swoją wolność na stojąco, albo jak ktoś nie chce, może oczywiście żyć na kolanach i uważać, że wszystko będzie okej, że po co to robić. Słuchajcie, bo my dzisiaj, ja wiem, że tak będzie, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni w strukturach Unii Europejskiej, to oczywiście nic nie wskazuje na to, żeby mogło być inaczej. Czyli raczej będzie to te przewidywania, które tutaj mamy. Ale to przecież nie powinno hamować naszych kroków, bo ponieważ nawet jak osiągniemy ten moment i wprowadzimy demokrację pryncypialną, to nie mamy dzisiaj, teraz, tutaj na rok 2024 bladego pojęcia, jak zachowają się mieszkańcy, suwereni tych ich państw Unii Europejskiej. Bladego pojęcia nie mamy, czy nie wywołamy tym właśnie tą lawinę, taką jak to kiedyś była wiosna ludów, taka zupełnie inna, taka zmiany, które nie są ludziom znane. Dzisiaj, ja to też powtarzałem to chyba kiedyś o tym mówiłem, dzisiaj problem polega na tym, że ludzie są w apatii i można powiedzieć są w pewnego rodzaju depresji, ponieważ tylko i wyłącznie mogą się ograniczać do krytyki tego, co jest, no bo tak to wygląda przynajmniej od kilkunastu lat, albo no od zawsze właściwie, od momentu od 89 roku krytykowaliśmy PZPR, a potem oczywiście już się zaczęło i jeden na drugich oczywiście pluł i krytykował kogokolwiek. Ludzie nie widzą innego tak naprawdę sposobu na traktowanie polityki w jakiś taki racjonalny sposób. Ludzie tylko i wyłącznie tak naprawdę krytykują. I to samo się dzieje w innych państwach. Jeżeli w końcu powstanie coś i ludzie zobaczą te mechanizmy, że w końcu można pójść za czymś, można zmieniać państwo dobrymi pomysłami, dobrymi inicjatywami, dobrymi rozwiązaniami, a nie tylko i wyłącznie być przeciwko czemuś, to uważam, że zarówno Czesi i inne państwa, nie będę wymieniał tych państw, ale myślę, że te państwa, które są najbliżej nam, czyli właśnie Czechy, Słowacja, czy Węgry, czy Bułgaria, czy te wszystkie tam podobne nam państwa, one po prostu uważają, że będą chciały to skopiować. Ja myślę, że ludzie tylko czekają na ten impuls. My się cały czas tylko i wyłącznie ograniczamy do tego, jak zareagują rządy, nie jak zareagują ludzie. My cały czas postrzegamy to jako decyzje rządów, decyzje rządu brukselskiego, decyzje rządu takiego czy innego. Ale popatrzmy, jak zareagują ludzie. Jeżeli my damy im tą taką iskrę, nie taką może w systemie i w rozwiązaniach owszem, ale damy im też, mam nadzieję, damy im nadzieję, że może być inaczej. I ci ludzie będą podążać za tą nadzieją, ponieważ oni jej wszyscy potrzebują. Nikt mnie tutaj na czacie nie przekona, że ci, którzy żyją w tych innych państwach, nie potrzebują ani nie są głodni tej nadziei, żeby coś się w końcu zmieniło. Chociażby rolnicy, czy to hiszpańscy, czy francuscy, czy niemieccy i tak dalej. Oni wszyscy czekają na rozwiązanie. Wszyscy widzą, że jest źle, bo jakby nie było źle, to by nie protestowali. Oczywiście te protesty bez rozwiązania, same protest, że on sobie pójdzie, zablokuje drogi, tak jak to było w Polsce z Ukrainą, czy tak jak to było w Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii. Sam protest, jeżeli nie ma na końcu konkretnego rozwiązania, co się chce osiągnąć, a takie załatwianie jednej rzeczy absolutnie nic nie da. Ale jak ludzie zobaczą, że jest kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko rozwiązuje ich problem, który na dany moment widzą i dostrzegają, tylko rozwiąże to absolutnie kompleksowo. Ja jestem pewny, że te inne narody, nie rządy, ale narody pójdą naszym śladem i po prostu wymuszą na swoich rządach również takie zmiany. Jeżeli my będziemy uważać, że to jest niemożliwe, to najlepiej naprawdę kupić sobie saperkę i wykopać już jakieś takie miejsce, gdzie ewentualnie będziemy złożeni w grobie. Bo to nie jest właściwe podejście. My musimy przede wszystkim, aby dojść do tego naszego wymarzonego świata, w niego najpierw uwierzyć. Musimy w niego uwierzyć. Ludzie, właśnie tak jak pani powiedziała, ludzie traktują to jako utopię. Ci ludzie, którzy, ja nie chcę nikogo krytykować, ale ci ludzie, którzy mają takie podejście, niczego nie zmienią. Bo jeżeli ktoś tak podchodzi do tego, że coś jest utopią, że coś jest nierealne, to ci ludzie, gwarantuję wam tutaj jedną rzecz, ci ludzie na 100% niczego nie zmienią. Bo oni nie chcą niczego zmieniać, oni nie mają wiary, a oni nie mają tak naprawdę marzeń. Trzeba mieć marzenie i to marzenie realizować. I tego wszystkim życzę, bo demokracja pryncypialna powinna spowodować, że ludzie w końcu powinni znowu uwierzyć, że marzenia się mogą spełnić. I tego wszystkim życzę. Marzmy, a nie tylko musicie teraz marzyć, nie tylko możecie marzyć, ale możecie po prostu zapoznać się z fantastycznym projektem i te marzenia przekuć w coś, co rzeczywiście będzie można urealnić, bo macie do tego już konkret, a nie tylko i wyłącznie jakąś wizję świata. Macie to spisane na 30 stronach projektu. Mhm. Tak, właśnie to 30 stron jest dosłownie 30, także to jest naprawdę lektura na chwilkę i warto przez to przebrnąć, co w sumie też nie jest niczym trudnym, bo mam tą lekturę za sobą i uważam, że naprawdę z mojego punktu widzenia łatwo to zrozumieć. Nie ma tam nic bardzo zagmatwanego, więc naprawdę polecam, czy na weekend, teraz weekend się zaczyna, można sobie to wziąć i drukować. Pani Paulino, ja to czytałem 5 minut, 15 minut. Oczywiście niech to ludzie przez weekend czytają, ale naprawdę 15 minut wystarczy, żeby się z tym projektem zapoznać. Tak, dokładnie. Może tam niektórzy potrzebują troszeczkę więcej czasu, ale tak, dokładnie. To nie jest 30 stron, gdzie też są wykresy. Dojdziemy do momentu, że my spowodujemy, że poprzez tego typu audycje, czy to u mnie na kanale Siewcy Prawdy, czy to u pani na Radio Adam's Chicago, że ludzie naprawdę uwierzą w jedną rzecz. Uwierzą, że żeby ten projekt poznać, trzeba go przeczytać. Naprawdę największym problemem, pani Paulino, jest to, że ludziom się nie chce czytać. Oj tak. Ja naprawdę nie rozumiem. To nie jest, słuchajcie, powieść, to nie jest, słuchajcie, nie wiem, Ogniem i Mieczem, Potop, czy nie wiem, Syzyfowe prace, czy jakaś inna wielka, słuchajcie, powieść, tylko to jest 30 stron projektu, które może odmienić wasze życie, waszych rodzin, waszych dzieci, waszych wnuków. No bo warto poświęcić 15 minut czy pół godziny, żeby po prostu zapoznać się z rozwiązaniem. Powiem pani, dla mnie to jest pewnego rodzaju fenomen, że wszyscy mówią, że jest źle, wszyscy krytykują i chcieliby zmian, a jak te zmiany leżą na stole, to komuś się nie chce poświęcić tam 15 minut czy pół godziny, żeby to przeczytać. Dla mnie to jest fenomen i ja uważam, że kiedyś tym tutaj tematem powinni zająć się jacyś dobrzy, nie wiem, psychologowie, socjologowie, którzy by może nawet napisali jakąś pracę doktorską, dlaczego to ma miejsce, bo to jest dla mnie tak nielogiczne, że mam nadzieję, że kiedyś ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego tak jest. Ja myślę tak ze swojego punktu widzenia, że każdy by chciał, żeby było inaczej, ale żeby to zrobili inni, żebym ja nie musiał w tym brać udziału, że ja bym chciał, żeby było dobrze, a wy zróbcie tak, żeby było dobrze, żebym był zadowolony. Ale ja coś Pani wtrącę, ponieważ oczywiście i tak jest, do tej pory tak było, bo do tej pory pojawiały się partie, pojawiały się jakieś jednostki, które gdzieś tam były popularne i na tej bazie one, te jednostki i te partie, oczekiwały tylko od społeczeństwa i od wyborcy, aby ktoś na nich zagłosował. I tak to się odbywało cały czas. A demokracja pryncypialna, czy nawet demokracja bezpośrednia nie polega na tych zasadach, bo to jest władza ludu. Demokracja to z greckiego jest władza ludu. Jeżeli ludzie oczekują mieć wpływ na to, żeby się tutaj dobrze działo, no to muszą to zrozumieć, że to jest ich zadanie, a nie kogoś. Oni muszą zrozumieć, że to oni mają te narzędzia do kontroli we własnych rękach. Jeżeli to nie będzie zrozumiane, to ludzie nie rozumieją w ogóle, na czym polega zmiana systemu. Bo to niestety jest wymagane. Nie da się demokracji pryncypialnej czy demokracji bezpośredniej wprowadzić odgórnie przez jakieś jednostki. To ludzie muszą tego chcieć i czuć potrzebę tych zmian. A przecież oni o tym mówią. Tylko że, tak jak pani powiedziała, oczekują, że ktoś to za nich zrobi. Dlatego takie edukacyjne programy, takie właśnie uświadamiające audycje są bardzo potrzebne, bo to trzeba zmienić w ludzkich głowach. Tą świadomość, że to my jako obywatele, jako suwereni musimy do tego dążyć, bo nikt tego za nas nie zrobi. Tak, właśnie i tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, bo też sobie właśnie przypomniałam, że kiedyś trafiłam na taki artykuł w internecie po referendum w Wielkiej Brytanii na temat Brexitu. W Google zaczęły się pojawiać wyszukiwania i było takie zestawienie, jakie wyszukiwania pojawiały się najczęściej. To było, co oznacza wyjście z Unii Europejskiej, albo, co ciekawe, co to jest Unia Europejska. Także ludzie w ogóle nie mają pojęcia czasami, gdzie żyją. Także ta edukacja jest naprawdę strasznie ważna, żeby ludzie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. To myślę, że to jest praca od podstaw przede wszystkim. Tak, ale ona by dużo była bardziej efektywna, gdyby się mnóstwo do tego przyłączyło innych polityków, innych, nie wiem, rozgłośni, jakichś kanałów YouTube'owych i tak dalej, bo to było dużo szybsze, ale to jest tam, kolejna dla mnie zagadka, a właściwie to nie jest zagadka, bo uważam, przepraszam, że to powiem, ale uważam, że ci wszyscy ludzie to są ludzie systemowi, którzy tylko nazywają siebie antysystemem, albo bardzo często tak naprawdę wycierają sobie gęby tym słowem jak antysystem, bo żaden z nich nigdy nie usłyszeliście, żeby mówił o zmianie systemu, tak więc no to jest porażka. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, od dzisiaj taką aktualną, bo myśmy tutaj od 2 tygodni nie rozmawiali. Wystarczy zobaczyć na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, przez głosowanie, tak jakby ktoś chciał na przykład, nie wiem, monarchię wprowadzić, czy jakiś inny zamordyzm, to przez głosowanie można bardzo szybko oddać władzę psychopatom, tylko że niekoniecznie potem przez kolejne głosowanie tą władzę można odzyskać. Tak więc uważajmy na to, co robimy, abyśmy nie powtórzyli błędu chociażby Wielkiej Brytanii, bo tam, co się dzieje i te wiadomości, które są z Wielkiej Brytanii, są po prostu porażające. Porażające. Zamykanie kogoś na przykład na prawie 2 lata do więzienia za wpisy na Facebooku. Tak. To nie są normalne, słuchajcie, rzeczy. Tak więc albo się wszyscy obudzą, bo to jest jeszcze czas, albo rzeczywiście Polska będzie podążała drogą Wielkiej Brytanii i tak jak zresztą inne państwa Europy Zachodniej. Tak więc warto sobie to wziąć pod rozwagę i nie traktować tego jako dalej nieokreśloną przyszłość albo coś, co nastąpi za 5 czy za 10 lat. Bo jeżeli dzisiaj nie zaczniemy robić tutaj konkretnych ruchów, aby to zatrzymać, to gwarantuję wam, że będziemy tak naprawdę podzielać los Wielkiej Brytanii i innych państw. Tak więc nie czekajmy, bo to jeszcze jest daleko, bo pani Paulino, niektórzy tak naprawdę uważają, że coś jak jest daleko, to jest nieistotne. Coś jak jest daleko, to jeszcze mamy czas. Nie, teraz trzeba robić pierwsze ruchy, teraz robić trzeba kroki, aby to po prostu zatrzymać. I nie czekać na moment, jak już nie będzie tych ruchów do wykonania. Wtedy będziemy tylko i wyłącznie już tak naprawdę w tych, można powiedzieć, obozach, które nam szykują, a jeszcze wcześniej oczywiście będzie nam odebrana wolność słowa i takie audycje, jak tutaj prowadzimy, po prostu będą tylko i wyłącznie wspomnieniem. Tak, dokładnie. Drodzy Państwo, myślę, że rzeczywiście to jest bardzo ważne. Pan Bogdan wspomniał właśnie o Wielkiej Brytanii. Ja też śledzę, tak jak mogę, co tam się dzieje. I rzeczywiście, no po prostu no ludzie na to pozwolili. No tak, no rządzący, których niestety nie można tak łatwo powstrzymać, doprowadzili do tego i te absurdalne prawa kompletnie to się w głowie nie mieści. Ja naprawdę nie sądziłam, że kiedyś do tego dojdzie, że Orwell rzeczywiście będzie realizowany w rzeczywistości. Ale pani Paulino, muszę jeszcze się wtrącić, bo ludzie znowuż nie widzą wroga. Dzisiaj, jak tak się czyta te informacje i nawet komentarze, które są pod tymi informacjami, no to ja oczywiście czytam polskie media, nie tylko zresztą, ale większość polskich mediów, to ludzie widzą problem, że mają tam ciapatych tak zwanych, tych takich jakichś tam muzełmanów i widzą w tym problem. To nie jest problem w muzełmanach. To nie jest problem w ciapatych, tylko problem jest w rządach, otóż bo to rządy tak naprawdę umożliwiły im właśnie dokładnie to, co się teraz tam dzieje. To rządy, a nie muzeumanie. Jeżeli my nie będziemy właściwie identyfikować wroga, to nigdy nie rozwiążemy problemów. Najpierw trzeba usunąć tych tam u władzy, a potem ewentualnie zająć się resztą. Bo to tak jak w chorobach, wie pani, czasami trzeba usunąć przyczynę choroby, a nie objaw. A my dzisiaj, chociaż nie my, ale Brytyjczycy i ci mieszkańcy Wielkiej Brytanii na wyspach likwidują objaw, a nie likwidują przyczynę choroby, co jest po prostu czymś absolutnie nagannym, no ale widać, że to nie do końca chyba jest zrozumiałe. Tak, no niestety. Dano tym ludziom możliwość przybycia do Wielkiej Brytanii, więc oni skorzystali. Tam nikt ich siłą nie pchał. No, gdyby się rządzący postawili, to by tego nie było. Niestety w Polsce... No ja powiem pani, że pchali ich siłą, bo to niestety pani Angela Merkel zrobiła akcję i to była po prostu, można powiedzieć... zorganizowana akcja, żeby tych ludzi pościągać do Europy. Tak więc trochę ich tam pchali, bo tutaj się z tym nie zgodzę. Trochę ich tam pchano. Okay. Tylko że nikt tego nie zatrzymywał po prostu w tym momencie i akceptowano to. Właśnie, bo jeszcze tylko jest ich 1000, albo tylko jest ich 10 000, albo jest ich tylko jeszcze 100 000. No i się tak, można powiedzieć, rozmnożyli. No i teraz tego mają tak naprawdę, wie pani, konsekwencje ponoszą. Tak, no niestety i rzeczywiście to nie jest... Nie o to chodzi, żeby ich teraz, tych ludzi tam wypychać czy cokolwiek, nie wiem, eksterminować. Oczywiście nie jestem zwolenniczką czegoś takiego, ale dokładnie to przyszło z góry i to z góry trzeba najlepiej to zniwelować. Ale widzi pani, bo ja teraz powiem jedną rzecz. Gdybyśmy mieli demokrację pryncypialną, albo gdyby Brytyjczycy mieli teraz demokrację pryncypialną, no to dzisiaj mogliby tak naprawdę podjąć chociażby, czy wcześniej już inicjatywę, myślę, nie zgadzamy się i tak dalej. Mogliby to zatrzymać, bo mieliby wpływ na to. Ale niestety, to jest chyba to samo. Te zachowania i te mechanizmy są identyczne, czy wśród Brytyjczyków, wśród Niemców, Polaków, one będą identyczne. Ludzie to widzą, bo przecież piszą, nie podoba im się, dokumentują to, a jednocześnie jak człowiek daje im rozwiązania, to patrzą, że to jest iluzja, bo to jest utopia. No to ja nie rozumiem. Po prostu to jest taka nielogiczność w tym wszystkim, pani Paulino, że to po prostu jest coś niebywałego, że oczekują zmian, które tutaj ktoś im przedstawia w formie po prostu gotowego projektu, i patrzą na to jako na iluzję, no to ja nie wiem, czego ludzie chcą. Jeżeli oczywiście, bo też wczoraj chyba pokazywałem, nawet byłem w szoku, jak dowiedziałem się dane, nie wiem, czy pani wie, że w tych takich znanych mediach społecznościowych, ja na bazie znanych, powiedzmy, ludzi, nie wiem, jakichś celebrytów, okazuje się, że 70–80% tak zwanych polubień i subskrypcji i tak dalej. Wie pani, co to jest? To są boty. Tak. To jest szok. Ja myślałem, że to są jakieś tam, oczywiście, że są takie ilości, ale nie sądziłem, że one są tak ogromne. Pytanie, kto tak naprawdę zasiada w mediach społecznościowych, skoro, delikatnie rzecz mówiąc, ponad 50% to są boty. Tak, słyszałam o takich farmach botów, tak to się chyba określa, które faktycznie... podbijają to, co ci na górze, tak powiem, chcą, żeby było podbite. Ale jeszcze właśnie, bo może chciałbym to przedstawić, żeby ludzie mieli jasność, bo jeżeli tak jest, że są boty, które kreują, można powiedzieć, czyjeś myślenie powodują, bo jeżeli na przykład na jakimś momencie, na takim programie jak nasz, albo na jakimś innym audycji pojawi się gro takich botów, które będzie coś krytykowało, które będzie mówiło, że to jest utopia, że to jest na przykład ułuda, iluzja i tak dalej, no to ta reszta ludzi, która jest ludźmi, uwierzy w to, albo się poczuje w mniejszości i w związku z tym, że ta druga strona tak bardzo tutaj jest negatywnie nastawiona, to może oni mają rację. Bo to też tak przestrzegam, że może też coś takiego być. Tak, to przecież nawet jest dowiedzione w psychologii, że jeżeli jakiś człowiek widzi, że ma rację, ale wokół niego inni ludzie wskazują na inną odpowiedź, która ewidentnie nie jest racją, nie jest prawdziwa, to ten człowiek bardzo szybko potrafi zmienić swoje zdanie i wmówić sobie, że jednak on nie ma racji, a ta błędna odpowiedź jest prawdziwa. Także to jest właśnie ta inżynieria socjologiczna, to się chyba tak w ten sposób mówi, inżynieria społeczna, i w ten sposób właśnie są wywierane. Oni to wszystko doskonale wiedzą, jak manipulować ludźmi. No tak, wie pani, chociażby ten cały zaczątek tego całego konfliktu w Wielkiej Brytanii, gdzie tam została zamordowana ta trójka dziewczynek i tak dalej, ale przecież tego też nikt nie wie, czy to rzeczywiście było tak, jak się mówi, czy to nie było tak naprawdę sfabrykowane po to, żeby te zamieszki wywołać, po to, żeby wprowadzić te regulacje, ograniczenia wolności, kontrolę internetu, rozpoznawania po twarzy i tak dalej, zamykania tych ludzi. Przecież to wszystko mogło być zaplanowane i jak ludzie nie zrozumieją tego, że tam są takie mechanizmy, że tam są takie dranie na górze, którzy właśnie w ten sposób nam tą rzeczywistość chcą wdrożyć w życie. To jest to, co ja tutaj przestrzegałem chociażby parę lat temu, 2 lata temu chyba gdzieś, a propos konwoju wolności. To jest dokładnie to samo. tylko i wyłącznie takimi ruchami przyspieszymy te ich rzeczy, które oni mają dla nas przygotowane. Dlatego demokracja pryncypialna, bo nawet jak się pomylimy, pani Paulino i nasi widzowie, nawet jak się pomylimy, źle wybierzemy, po prostu będziemy oszukani. Demokracja pryncypialna nam daje zawsze szansę naprawienia i poprawienia tych błędów. To jest coś, co ludzie powinni zrozumieć. Nie raz na 4 lata, jak idziemy na wybory, tylko za każdym razem, w każdym momencie możemy zareagować. I tego to jest nam potrzebne, a nie jakieś systemy, gdzie my raz na 4 lata pójdziemy oddać krzyżyk na kogoś, gdzie nam wskazał jakiś prezes partii politycznych, konkretne osoby, których kompletnie nie znamy, ale sympatyzujemy tylko i wyłącznie z jakąś partią polityczną, bo dzisiaj polityka polega na tym, że te poszczególne partie, organizacje chcą wzbudzić naszą sympatię, abyśmy oddali na nich głos. I to jest wszystko, a przecież to... Gdzie tu jest w tym wszystkim człowiek? A potem widzimy takich dziwnych posłów jak pan Joński, jak pan Szczerba, jak pani Urszula Zielińska, jak pani... No mnóstwo tych posłów takich dziwnych, którzy tak naprawdę nie powinni nawet tam tak naprawdę ubikacji sprzątać w tym Sejmie. Ale oni tam są ministrami niejednokrotnie. To jest po prostu porażające, nie? Tak, dokładnie. Ja też zwracam uwagę na tych ludzi, na których naprawdę mnóstwo osób głosowało i kompletnie nie wiem, skąd to się bierze, na przykład taka pani Jachira czy poseł do Europarlamentu Kochut, to też tak. nie wiem, naprawdę. Nie wiem, czy co 4 lata panuje, no, czy nawet częściej panuje jakaś zbiorowa histeria i po prostu ludzie oddają swój głos bezmyślnie. Nie wiem tego, ale rzeczywiście myślę, że demokracja pryncypialna, tak jak ktoś, już nie odnajdę chyba tego wpisu, ktoś napisał, że rzeczywiście, jeżeli ludzie dostaną takie narzędzie, to poczują tą sprawczość i może się obudzą z tego letargu, zobaczą, że mogą, że... Pani Paulino, ja uważam, że to przede wszystkim właśnie to damy ludziom to, czego nigdy nie mieli, bo ludzie przestali wierzyć, tak, że cokolwiek od nich zależy. Ludzie po prostu nie wierzą, że cokolwiek od nich zależy, a ten taki dzień, tego jego święto, demokracja, jak oni to nazywają, pójście na wybory, to jest kpina po prostu. Ludzie dobrze wiedzą, że to jest kpina i dobrze wiedzą, że nikt od nich nie zależy. I jeżeli zrozumieją i dostaną system, gdzie zacznie coś od nich zależeć, a nawet uważam, że to nawet nie będzie dotyczyło Sejmu, Senatu czy prezydenta Polski, ale zauważą, że mają wpływ na swoje miasto, mają wpływ na decyzję swojego prezydenta, swojego burmistrza czy jakiegoś tam wójta, to już będzie pewien krok do przodu, że ich decyzja będzie musiała być brana pod uwagę. To jest po prostu coś niesamowitego. Niesamowitego. I to właśnie dajemy ludziom tą nadzieję, że do tej pory tego nigdy nie mieli, że teraz będą mieć możliwość wpływania na ich rzeczywistość. Oczywiście również w skali kraju, ale to jest coś, co ludzie przestali w to wierzyć. Tak potrafili ludzi, można powiedzieć, doprowadzić do takiego momentu, że ludzie przestali wierzyć, że cokolwiek mogą zrobić. Dlatego demokracja pryncypialna, mam nadzieję, że to odczaruje kiedyś i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu ludzie poczują znowuż to, że jeszcze ich życie i ich decyzje mają sens. Tak, dokładnie. Obudzą się z tego letargu, z tej wyuczonej bezradności. Myślę, że to może być taka terapia rzeczywiście dla osób, które już przestały wierzyć w to, że mogą. Niektórzy mi mówią, tutaj też jak pracuję w sklepie, to też osoby czasami przychodzą i mówią, że ja już nie mogę po prostu słuchać o tej polityce, bo to mnie wszystko frustruje, już jestem zmęczony, zmęczona, nie mogę. Ale dlaczego są zmęczeni? Bo słyszą i czują się bezradni, dlatego są zmęczeni. Jeżeli będą wiedzieli, tak sobie właśnie teraz myślę, że jeżeli będą wiedzieli, że mogą mieć na to wpływ, to zaczną się też bardziej interesować tym, co dzieje się w kraju, bo będą wiedzieli, że też tą swoją wiedzę, którą nabywają, to obserwują, bo to może być ciekawa taka obserwacja przecież. Też będą mogli przełożyć na swoją swoją sprawczość, wykorzystać to w praktyce, nie tylko patrzeć, słuchać i się frustrować, bo ja też przeszłam taki moment w swoim życiu, że mówię nie, już nie będę się tym interesować, po prostu mi głowa pęka, nie chcę, czuję się bezradna i bezsilna i to mnie po prostu męczyło w takim codziennym życiu, odbierało mi energię po prostu na inne rzeczy, które bym mogła robić fajne i ciekawe. Tak, ale ja tu jeszcze dodam, że wie pani, że ja bym chciał, żeby ludzie jednak nie czuli się, że przy demokracji pryncypialnej będą musieli bardzo się angażować w te wszystkie sprawy, że dzisiaj, nie wiem, no jest weekend, oni tam sobie robią grilla, pieką sobie kiełbaski na grillu, czy tam sobie jakiegoś piwko gdzieś tam wypiją. Jak najbardziej, słuchajcie, ja bym chciał i moim marzeniem jest, aby była taka tutaj sytuacja, nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek indziej, że ludzie po prostu nie będą się polityką interesowali, że te mechanizmy, które są zawarte w demokracji pryncypialnej, spowodują to, że ci, których będziemy desygnować na te wszystkie krzesła, stołki i tak dalej, wiedząc o tych mechanizmach, będą już inaczej postępować i my nie będziemy musieli się tak naprawdę denerwować, my nie będziemy się musieli tak naprawdę tutaj wysilać, aby ich dyscyplinować, bo jak zrozumieją, że to jest bardzo proste i banalnie łatwe do tego, aby to zrobić, to oni będą też inaczej się zachowywać. A poza tym, tak jak powiedziałem tutaj na samym początku, sama zmiana ordynacji wyborczej spowoduje to, że w końcu w Sejmie, w tych innych miejscach zaczną być ludzie, którzy tam nigdy nie byli, a którzy powinni tam być. Bardzo fajni przedsiębiorcy, którzy po prostu, nie wiem, rozwinęli własne przedsiębiorstwa i potrafią to robić, a nie na zasadzie karierowiczych, którzy najpierw nosili teczki jako, nie wiem, asystent społeczny jakiegoś posła, a potem oczywiście się wykazał, bo tak to bardzo często bywa, że jakiś tam asystent nagle potem jest kandydatem i takie, wiecie, od urodzenia oni są, można powiedzieć, politykami i posłami. Mają jakiś gen najprawdopodobniej, którego my nie znamy, że oni się nadają, a inni nie. Dlatego, aby to zmienić, demokracja pryncypialna daje nam tą wymierną ordynację wyborczą, która po prostu nam to załatwia. I to jest coś, o czym ja marzę, żeby ludzie się nie interesowali polityką, żeby po prostu wychowywali dzieci, żeby spędzali czas ze swoimi najbliższymi, żeby się po prostu zajmowali tym, co jest dla nich fascynujące, żeby mieli własne hobby, ale ten ustrój, można powiedzieć, państwa polskiego da nam te narzędzia, że jak zobaczymy, że coś jest źle, że możemy wyciągnąć te telefony, możemy wyciągnąć te tablety, czy zalogować się do laptopa i pokazać swoją niezgodę i swój sprzeciw przeciwko niektórym działaniom. To jest to. I mi się taki kraj marzy, że ludzie będą żyli tym, co ich interesuje, a niekoniecznie polityka. Polityka naprawdę chyba nie jest w ogóle ciekawa i mam nadzieję, że uda nam się, na pewno nie za 4, 8 czy 12 lat, ale za jakiś czas taki system wypracować, żeby ludzie się po prostu czuli szczęśliwi. I powiem jeszcze jedną rzecz, taką może na przekór. I ludzie będą naprawdę uśmiechnięci. I ludzie nie będą uśmiechnięci z przymusu, tylko dlatego, że będą szczęśliwi. Naprawdę będą szczęśliwi i zobaczymy w końcu uszczęśliwionych ludzi na ulicach, których będziemy mijać na chodnikach i będą ludzie po prostu nie z musu, albo nie dlatego, że komuś się stała krzywda, uśmiechać, tylko po prostu ze zwykłej życzliwości i ze szczęścia. Tak, ja sobie też bardzo sobie tego życzę. Na przykład tutaj jeszcze powiem, myślę, że na koniec, bo też niebawem będziemy zaczynać audycję popołudniową w Radiu Adams, ale to jeszcze powiem, że bardzo pozytywne wrażenie odniosłam przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, bo tutaj, co jest dla mnie przykre i bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło. W Stanach bardzo często ludzie się do siebie uśmiechają na ulicy. Nieznajomi ludzie, ja jeżdżę na rowerze do pracy, po prostu nieznajomi ludzie mi machają, mówią dzień dobry, jak się masz, nie znając się zupełnie. I to jest super. Bardzo bym też chciała, żeby coś takiego zawitało do Polski. Wiem, że to też nie stanie się z dnia na dzień, ale bardzo bym sobie życzyła, żeby ludzie po prostu czuli się też ze sobą dobrze, nawzajem, żeby nie widzieli w drugim człowieku wroga czy kogoś, kto się, jak się spojrzy, to znaczy, że nie wiem, jestem brudna albo ktoś się ze mnie śmieje, kiedy się uśmiecha. Nie, po prostu, żeby też ta życzliwość, może no właśnie, będą będą mniej sfrustrowani i będą też pozytywniej do siebie nastawieni. No. Także tak, tego bym sobie życzyła. Tak, dobra. To myślę, że będziemy kończyć. Ja, tak jak obiecałam, włączę Państwu jeszcze piosenkę, którą dostałam od pana Bogdana na temat demokracji pryncypialnej. Tak na koniec, żeby podsumować to, co właśnie omówiliśmy. Także ja panu bardzo, bardzo dziękuję za kolejną audycję, za dużo merytorycznych słów, za dużo merytorycznych wypowiedzi i mam nadzieję, za 2 tygodnie już punktualnie się spotkamy o godzinie mojej 3:00, a Państwa w Polsce o 22:00, że nic nam już nie przeszkodzi i będziemy mogli spokojnie sobie, bo jednak ta godzina 15 to jest chyba jednak trochę za krótko, tak się wydaje. No, ja kiedyś powiem Pani, że kiedyś obawiałem się, że pół godziny to dużo mówienia jest, a teraz jak już robię audycję między 1,5 a 2 godziny, czasami mam wrażenie, że to jest cały czas za mało i że można by mówić. Ale z drugiej strony też nie wiem, bo ludzie u nas na kanale się przyzwyczaili do dłuższych audycji, ale też były takie głosy kiedyś, że robić krótsze audycje. No ja jednak jestem za tym, żeby te 1,5 do 2 godzin audycja trwała. Nie wiem, tak się po prostu przyzwyczaiłem, ale no dzisiaj z uwagi na to trochę też opóźnienia, trochę ta audycja będzie krótsza, ale za 2 tygodnie mam nadzieję, że będzie już normalna i nie widzę problemów, abyśmy normalnym czasem tutaj dysponowali. I mam nadzieję, że ta piosenka, którą Pani włączy, się tutaj spodoba przynajmniej słuchaczom Radia Adam's Chicago. Tak, też mam taką nadzieję, na to liczę. Dobra, okej. No to dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, komentującym. No i oczywiście panu Bogdanowi i pani Monice bardzo serdecznie, też panią Monikę pozdrawiam. Ja też dziękuję za wszystkie miłe słowa i za to, że Radio Adam's Chicago promuje, mówi o demokracji pryncypialnej, bo to jest bardzo ważne. To naprawdę jest taka perełka, można powiedzieć, tutaj w tym miejscu social mediów międzynarodowych, tak więc mam nadzieję, że tutaj śladem Radia Adam's Chicago pójdą inne rozgłośnie i też będą nagłaśniały to fantastyczne rozwiązanie. Też bardzo chciałem podziękować Pani za to, za zaproszenie mnie do radia, no i wszystkim tutaj naszym widzom, tym, którzy oczywiście są też i moimi, powiedzmy, tam gdzieś przeciwnikami, ale przede wszystkim tym, którzy są z nami tutaj od zawsze. Dziękuję za to, że byliście tak późno o tej godzinie, bo jeżeli ktoś jest z Polski, no wiadomo, teraz prawie dochodzi północ, tak więc dziękuję wszystkim tutaj za uwagę i cóż, życzę Wam tutaj miłego odbioru, nawet nie wiem jeszcze, którą piosenkę włączy Pani Paulina, ale wszystkie te piosenki, 18 piosenek jest na płycie Iskra, są fantastyczne, także którąkolwiek Pani wybrała, na pewno będzie fajna. Czekam, co Pani tak naprawdę tutaj zaproponuje naszym widzom. Proszę bardzo, już włączam. Czy to już leci? Bo ja nic nie słyszę. Wolna córka. Powinno lecieć. Widzę, że jest podłączona nasza konsoleta. A czy nasi też piszą, że nic... Nasi słuchacze piszą, że nic nie słychać, dlatego też się zapytałem, bo też nic nie słyszę. A teraz coś mówi, że ktoś jest. Tak? O, może jest jakieś opóźnienie. Strasznie cicho ja to słyszę, ale to może... Nie ma tam strachu, aniołowie są. Ja tylko gdzieś tam w tle słyszę, że to jest chyba piękny świat. Tak. No to widzę, że znowu... Nie, może nasi widzowie słyszą, tylko ja nie słyszę, bo mamy jakieś inne połączenie. Widzowie może mają inaczej, ja tylko nie słyszę. Dobra, słyszą, ale my jesteśmy głośniej. Dobra, w porządku. No to w takim razie wyłączamy się, a słuchaczom życzę miłego odbioru piosenki i później mogą jeszcze zostać. Dziękuję i dobranoc wszystkim. Dobranoc, dziękujemy. Ta ziemia nadchodzi, mocno na nich stoję. Widzę mego syna, twarz promienną. Jesteś tam ze mną, bo wszystko zmieniliśmy swoimi głosy. Wtedy upadły podłe władzy kolosy. Byłeś jak inni i z tą niezłomną. Jesteś tu ze mną, bo wszystko zmieniliśmy swoimi głosy. Wtedy upadły podłe władzy kolosy. Byłeś jak inni i z tą niezłomną. Jesteś tu ze mną. Jesteś tu ze mną. Masz lepszy, piękny świat. Masz piękny świat. Masz piękny świat.